Redakcja MedExpress przygotowuje podsumowanie roku. Co z Pana punktu widzenia było najważniejsze dla ochrony zdrowia w 2019 roku? Według mnie przede wszystkim ten wzrost nakładów na służbę zdrowia, który następuje. On następuje już co prawda od ubiegłego roku, no ale generalnie tutaj te etapy pośrednie musimy przejść. Ten taki ogromny czy duży wzrost planowany w 2021, no to po prostu musi, że tak powiem, nastąpić, tak? Czyli każdego roku te pieniądze wzrastają. Z mojej perspektywy jeszcze pracy w ministerstwie, to na pewno takim sukcesem dużym jest pilotaż psychiatrii dla dorosłych. Widać, że te wszystkie elementy, które żeśmy zaplanowali, które rozpoczęły się w ubiegłym roku, one w tym roku zafunkcjonowały całkiem sprawnie, na tyle mocno w środowisku, że w zasadzie już nikt nie mówi o jakiejś innym kierunku zmian. Sądzę też, że tutaj opracowanie psychiatrii dla dzieci również, które nam zajęło praktycznie cały rok, i które jest jak gdyby już na tym etapie zaawansowania, że no liczę na to, że może jeszcze nie w tym roku, ale już następnym na pewno tych problemów z psychiatrą dziecięcą nie będzie. Ustawa już taka zapomniana trochę o dopalaczach, tak zwana o dopalaczach, czyli coś, co w zeszłym roku zostało przyjęte, ona w tym roku w pełni, że tak powiem, zafunkcjonowała i myślę, że to też warto podkreślić. Jakie są wyzwania na 2020 rok? No przede wszystkim tutaj w tej części kardiologii i onkologii, tak? Te dwa elementy musimy, że tak powiem, doprowadzić do końca, bo rozpoczęcie określonych działań, tak jak w kardiologii, trombektomia mechaniczna, co też jest sukcesem, czy też opieka nad niewydolnym, nad chorym z niewydolnym sercem, to też jest jak gdyby ten element i to w tej części kardiologicznej jest. Pilotaże w onkologii powinny już zafunkcjonować na tyle, że powinniśmy mieć dane do ewentualnie modyfikowania bądź też powielania tych rozwiązań. No i pewnie tutaj te sprawy kadrowe, bo jeszcze zwiększona liczba studentów medycyny, którą obserwujemy od 2-3 lat, jeszcze nie wejdą te osoby na tak zwany rynek, ani w tym zakresie lekarskim, ani pielęgniarskim, stąd też pewnie tutaj to będzie też wyzwanie.